Dwa miesiące temu podczas konwencji w Krakowie rozpoczęliśmy akcję Godzina dla Polski. Zgromadzili się w niej ludzie, którzy podzielają pięć prostych polskich wartości. Te wartości to praca i przedsiębiorczość, to rodzina, wolność, tradycja, solidarność międzyludzka. Ten oddolny społeczny ruch skupia już dzisiaj ponad 22 tysiące osób. Z 4 tysiącami spośród Was mogłem spotkać się podczas 13 konwencji regionalnych. Jestem Wam bardzo wdzięczny za te spotkania, za Wasze zaangażowanie, za zaufanie. Nowa jakość, którą tworzymy, polega m.in. na tym, że decyzje podejmujemy wspólnie. 80% spośród Was opowiedziało się za tym, byśmy, pozostając ruchem społecznym, wyłonili zarazem reprezentację polityczną. I dziś nadszedł ten dzień. Dziś powołujemy do życia nową partię. Zakładamy partię po to, by przywrócić polityce prawdziwy sens. Polityka nie może służyć przywilejom. Musi być służbą, ciężką pracą dla Polski. Wiem, że do takiej pracy jesteście gotowi. Powołujemy partię, by stać na straży wartości, w które wierzymy. Tylko tak zapewnimy pomyślność Polsce, w której mogą się kształcić, rozwijać, bogacić nasze dzieci i wnuki. Nikt tego za nas nie zrobi.